Dzień dobry, Anna Luboń, to jest Kulturalna.pl. Sprawdzamy, co ciekawego. Netflix wpuszcza swoje nowości na platformę w piątki, jakby chciał konkurować z kinem. Premiery też kinowe odbywają się zawsze w piątki. No i w najbliższy Netflix spuści długo oczekiwany drugi sezon serialu Mindhunter. To jest naprawdę świetna rzecz. Reżyserowana, założona, współprodukowana przez Davida Finchera, jednego z najlepszych współczesnych reżyserów kina gatunkowego, sensacyjnego, psychologicznego, ale też człowieka, który stoi za sukcesem House of Cards. Czyli taka najlepsza współpraca Netflixa z wielkimi artystami kina to właśnie David Fincher. Mindhunter opowiada o dwóch agentach FBI, którzy na przełomie lat 70. i 80. wprowadzają kryminalistykę na zupełnie nowy poziom, zakładając, że po tym, w jaki sposób zostało popełnione morderstwo, można wnioskować, kto go dokonał. W ten sposób profiluje się portret zabójcy. Pomaga im pani psycholog, przeszkadzają struktury i system, no ale wiadomo, że żaden dobry wynalazek nie został wdrożony bez trudu. Tu ciekawostką jest też to, że aby zebrać materiał, który posłuży do badań, a później udowodnienia, że mają rację, odwiedzają w więzieniach amerykańskich najgroźniejszych przestępców. W związku z tym przed kamerą realizatorów serialu Mindhunter pojawiają się same wielkie nazwiska seryjnych amerykańskich morderców, no i agenci FBI ich przesłuchują pod zupełnie nowym kątem, trochę ustawieni też przez psychologów. To jest bardzo ciekawe, bardzo przewrotne, tak jak to David Fincher potrafi gatunkową historię seryjnego mordercy pokazać od zupełnie nowej strony. Mindhunter właśnie wchodzi na Netflix. Ja się bardzo cieszę, to jeden z moich ulubionych seriali. Wojciech Chmielarz, autor, bardzo sprawny autor kryminałów, który ma świetny warsztat, bo wydał już kilka serii, ciągle się rozwija i szuka nowych formuł na kryminał, tak bym to powiedziała. Jego Żmijowisko, o czym niedawno nam opowiadał przed kamerą, właśnie realizuje Kanał Plus. Jesienią ten serial wejdzie i na pewno wszyscy go będziemy oglądać, a tymczasem, żebyśmy się nie nudzili, Wojtek Chmielarz wydaje swoją nową powieść Rana. To jest też powieść niezwiązana z dotychczasowymi cyklami, niezwiązana też ze Żmijowiskiem. Niezwykle ciekawa i wciągająca, no bo cóż może być ciekawszego niż opowieść o nas samych i o naszym współczesnym świecie. Tej powieści akcja dzieje się na dodatek na Mokotowie, starym Mokotowie, w ekskluzywnych wnętrzach prywatnej szkoły, do której, w której nauczycielką zostaje pewna niemłoda już kobieta z dużymi przejściami. Ma na imię Klementyna i bardzo skrupulatnie ukrywa swoją przeszłość. Wielkim plusem tej powieści jest to, że naprawdę nie można przewidzieć, co się za chwilę wydarzy. To, co podoba mi się w tej powieści jeszcze bardzo, to to, że ona jest trochę jakby wycinanką z gazet. To znaczy, możemy przeczytać o takich rzeczach w gazetach, że się dzieją, a tutaj one nagle weszły w jedną historię. Zresztą historia Klementyny też jest opisywana przez stare gazety. Jaka to historia? Bardzo dramatyczna. Przecież o innych gazety nie piszą. Wojciech Chmielarz, Rana. Zobaczcie też wywiad z pisarzem na naszym kanale i na LPL. Wykorzystywał marzenia kobiet o tym, żeby zostać gwiazdami. To bardzo silne narzędzie, bardzo silny punkt. Tak o Harvey Weinsteinie mówią świadkowie. Do kin wchodzi film dokumentalny, półtora godzinny, długi, z wypowiedziami wielu osób, które go znały, które z nim pracowały, no i także jego ofiar. Harvey Weinstein, może o tym się dziś już tak często nie mówi, był założycielem wytwórni Miramax razem ze swoim bratem Bobem Weinsteinem. Oni wyprodukowali takie rzeczy jak Pulp Fiction, to jest około kilkudziesięciu tytułów, które budują historię współczesnego kina, takiego z pogranicza popkultury i kina autorskiego. To są filmy, które zmieniały wszystko. Oni mieli odwagę, żeby je produkować. Wtedy w Stanach niewielu poza nimi. No i teraz wiadomo, wybuchła afera 2 lata temu, przewróciła cały świat, bo też Me Too się z tego wzięło. O czym opowiada ten film? Nie próbuję go usprawiedliwić,
Wyznania ofiar są dramatyczne, mniej więcej tak jak w filmie o Michaelu Jacksonie. Mówione na ściśniętych gardłach, połykane łzy, oddech, którego nagle braknie. Powrót do tych traumatycznych sytuacji jest dla tych kobiet ewidentnie bardzo ciągle silnym przeżyciem, to widać. A jednak dlaczego przez kilkadziesiąt lat ten nieatrakcyjny mężczyzna w sposób okropny, obrzydliwy, co widać z tego filmu, molestował kobiety, najpiękniejsze, najbardziej delikatne, każde jakie chciał? Dlaczego to się działo? Dlaczego nikt nie zareagował? Wszyscy wiedzieli, to jest też ciekawe. No otóż dlatego, że nie tylko dlatego, że on miał ogromną władzę w Hollywood i że te filmy naprawdę właśnie miały takie znaczenie. Nigdy nie mówiono, że dostała tę rolę, ponieważ była ofiarą przemocy seksualnej. To nie Harvey Weinstein gwałcił kobiety, to one załatwiały sobie rolę przez łóżko. Tak mówiono. W tej atmosferze te kobiety nie miały szans się do tego przyznać, nie miały szans nic z tym zrobić. Były zastraszone całym systemem. Oprócz tego, czego dowiadujemy się z tego filmu, ale to też już wiadomo, Harvey Weinstein miał najlepszych prawników, najlepszych agentów tajnych działających na jego potrzeby, po to, by odpowiednio ofiary zastraszyć i zamknąć im usta. Wypowiadają się tam i współpracownicy Harvey, jak mówiłam, ale też dziennikarze największych amerykańskich gazet, w tym Ronan Farrow, syn Mia Farrow i Woody Allena, który rozpoczął w ogóle o tej historii pisać na łamach New Yorkera. Dzięki postaci Ronana Farrowa ta cała historia rozpoczęła się w Hollywood i zamknęła na Hollywood, bo paradoksalnie jego ojciec Woody Allen również jest w tej chwili rozliczany na fali mitu. Film dokumentalny nietykalny, nie jest wulgarny ani obrazoborczy. Jest cichy, mądry, inteligentny i dobrze zdokumentowany. I właśnie wchodzi do kina.